Cześć, witajcie na Detailingowy Dziadzia. Dzisiaj ze mną Sofcik. Taki bajer. Anti-fog spray. Po japońsku zaraz przeczytam, bo tutaj znaczki. Ping pong peng. Czyli w klimacie dziadzi. Przy tenisie stołowym ping pong peng. I teraz tak, kurczę. Na kanale praktycznie ani jednego filmu. Z produktem, z antyparą. A może był? Chyba... Nie, nie było. Nie było. Ale pojawił się ten. Pojawia się ten. Dlaczego? Z tego względu, że moim zdaniem to jest jedyny słuszny produkt, który coś wnosi. Bo jak nie, kurczę, trzeba się namachać produktem X. Produktem Y trzeba, kurczę, nie działa w ogóle. Albo działa dzień. Albo udaje, że działa. A już w ogóle mistrzem to są płyny do szyb z antyparą. W ogóle to już jest dno i wodorosty. Pewnie wszystkich nie miałem, może jest jakiś sprawdzony. Ja osobiście zatrzymałem się na tym. A dlaczego? Zapraszam Cię do dalszej części filmu.
czego by tu zacząć? Od czego by tu zacząć, słuchaj? Zacznę od tego. Aplikacja Banał. Z tego względu, że to jest w formie pianki. Ja zawsze jak ktoś chciał, bo przodu to raczej nie polecam, pianka do golenia. Na boczne i tylne szyby najbardziej mi się sprawdzała. I tu jest podobnie właśnie. To jest w formie pianki. Zarzucasz sobie na mikrofibrę, tudzież czyściwo, tudzież na papier, ręcznik papierowy i w formie piany rozkładasz na szybie i docierasz. Słuchaj. Docierasz dotąd, aż poczujesz, że nie ma tej takiej śliskości i stawia delikatny opór i zostawiasz. Produkt, tak jak widziałeś, on tak naprawdę jakby nie zostawiał, znaczy robi takie kurcze, jakby ci to opisać, on tak jakby rozjaśniał tą szybę. Właśnie, tu jest kolejny plus. Jadąc z nim, ale to w dalszej części filmu, to ona tak jakby była jeszcze jaśniejsza, taka, kurczę, czyściejsza się wydaje. Zostawia po sobie jakiś film, który właśnie powoduje to, że nie osadza się para. Jak widziałeś, atakowałem grubo z myjki parowej, więc tutaj, kurczę, no ewidentnie. I teraz kolejna rzecz. Pokazywałem też tam, że pojechałem parą, a później wskoczyłem z ręcznikiem papierowym, żeby zetrzeć tę wodę, która osadziła się. Tak, bo woda się osadziła oczywiście na tym produkcie, ale szyba nie zaparowała. I w takim układzie, jak właśnie zobaczysz, że tam ci się zbiera woda, nie przecierasz tego. Z tego względu, że produkt nie lubi wody. I dlatego polecam szybę, żeby była maksymalnie sucha. Jeżeli będzie odrobinę brudna, troszeczkę więcej możesz pomachać tym produktem, ale lepiej na oczyszczoną szybę. I kolejna rzecz, nawet jak będziesz miał smugi, powiedzmy już później po dłuższym używaniu, nie ma problemu, żeby tego produktu zmyć. Dobry płyn do naczyń, jedno podejście, tak jak widziałeś, i po zabawie. Naprawdę, jak na produkt, typowo taka antypara, jest naprawdę fantastyczny. Kolejna rzecz. Myślę, że sprawdzę ten produkt pod względem używania, czyli pojeżdżę sobie, żeby nie było. Zarzuciłem na Audi. Jeszcze właśnie, kolejna rzecz. Wiedziałem, co chcę powiedzieć i szukałem. Nie bardzo przepada za foliami na szybach. Tak, znaczy, nie ma problemu z nałożeniem. Tam dotarcie już, kurczę, nie jest tak fantastyczne. Trzeba uważać na ilość. Na szybie również. Jak będziesz miał za dużo, odwracasz. A i każdą aplikację, moim zdaniem, polecam na świeżą. Jak powiedzmy zrobisz połowę szyby przedniej, wymień ręcznik, wymień ściereczkę, żeby była świeża, z świeżym produktem. Żeby nie była już za bardzo uzupełniona, bo się namachasz. Tutaj polecam właśnie ręczniki papierowe, mikrofibra, a najlepiej czyściwo. Tork, rewelacja. Z tym produktem współpracuje pięknie. Tork fajnie przyjmuje i oddaje to. No i fajnie się dociera. No, najlepiej mi się sprawdziło. O tak może powiem. Na mikrofibrze również będzie bardzo dobrze. Nawet na wafelku. A i teraz wracając do folii. No to jest minus jedyny tego produktu, że na folii no nie jest tak cudownie. Ewidentnie woli szybę, ale też nie ma problemu, jeżeli chodzi o folię, o docieranie. Po prostu trzeba się troszeczkę przyłożyć. No dobrze, słuchaj. Ja teraz pojeżdżę sobie z tym produktem jakiś tam czas. 11 października, tak. 11 października, specjalnie pokazałem licznik. Zobaczę, na jak długo przy moim używaniu, teraz jestem na zwolnieniu, bo z tym kolanem właśnie, także za dużo jeździł nie będę, ale tak czy tak będę jeździł na treningi, które no, stoję w miejscu i sobie ćwiczę backhand, powiedzmy, nie? W tenisa stołowego. Zawsze jak wychodzę, to jestem, wiadomo, człowiek ciepły. Wsiadałem do auta i zawsze gdzieś ta mgiełka tej pary na przedniej szybie się pojawiała. Zobaczymy, jak będzie teraz. Bo ja tak naprawdę, jak masz czyste szyby i klimatyzację w Audi, jeszcze do tego mam tak, że przednią szybę włączam sobie, no ale skromnie, aha. Kliki on mi od razu, ale nieważne, nie o to chodzi. Najlepiej żonie zaaplikowałem do Manika. Zachwycona tym produktem. Zachwycona, naprawdę. Bardzo się jej ten produkt spodobał. I ja teraz sobie tak, pojeżdżę sobie z tym produktem. Zobaczymy, po jakim czasie, bo te produkty mają też to do siebie, że one są tłuste. Ten właśnie nie, bo ten fajny jest, jak go dotrzesz, widziałeś, pokazywałem Ci na ściereczce, że nie zostawia nic po sobie, kurde. Taki, on jest taki dziwny, bo on w pewnym momencie jest tłusty, później tak jakby fajnie odparowywał i zostawia Ci taki film, no rewelacja. Pod tym względem właśnie jest, kurczę, moim zdaniem trochę wyjątkowy.
z tej formy pianki przechodzi naprawdę tak fajnie odparowuje, czujesz, że go aplikujesz, rozkładasz i później go docierasz. Produkt, o może tak, bardzo intuicyjny, to jest fajne, to jest właśnie bardzo fajne. I na czym to skończyłem? A, że teraz sobie pojeżdżę, słuchaj. Zobaczymy, jak się będzie zachowywać, jak, po jakim czasie zabrudzi się szyba, bo te produkty mają to do siebie, że one też łapią szybciej syf, zauważyłem. Jak się zabrudzi, jak, w jakim, czy szybciej, o tak może, i kiedy zacznie już tak parować, powiedzmy, po jakim czasie przestaje działać. Jakby wytrzymała w warunkach jesienno-zimowych nawet, kurczę, 3 tygodnie. To jest luksus, bo produkt jest bezproblemowy. Naprawdę bezproblemowy, jeżeli chodzi o docieranie. Tylko pilnuj ściereczki. No dobra, ja zaproszę Ciebie do dalszej części filmu. Zobacz, jak wyglądała szyba po aplikacji właśnie przednia. Jak wyjechałem w ten sam dzień. Wyjechałem od razu do lekarza właśnie, do lekarza na rehabilitację. Zobacz, jak wyglądała sytuacja jazdy pod słońce. A w dalszej części filmu, znaczy po tym w sumie, po tej jeździe w słoneczku, postaram Ci się podsumować już tak definitywnie ten produkt, jak ja go widzę. Zapraszam do dalszej części filmu. Słuchaj, mamy dokładnie dzisiaj, co my to mamy, kurczę, data, który dzisiaj, no popatrz, wyłączę. O, tak jak widać, słuchaj, mamy dzisiaj 21 grudnia, antyparę, słuchaj, zarzuciłem 10 listopada i teraz tak, do tej pory jest luksus na przedniej szybie. Teraz tego nie widać, ale tutaj w pewnym momencie zrobiło się taka, kurczę, o, tu widać taki zaciek. Nie wiem, czy ty go złapiesz. To znaczy, że woda tu się na maksa skraplała, słuchaj, ale i tak nie parowało. Spływała, nie parowało, a spływała. No dobra, widzimy się, słuchaj, w garażu. I jesteśmy w garażu. Co do produktu, obłędny, fantastyczny, rewelacja, słuchaj. I on w dalszym ciągu siedzi i nic się nie zmienia. W jednym miejscu był taki delikatny zaciek, prawdopodobnie... A, i był film też, na którym ci mówiłem, że taka tęcza się robiła, że zaczyna puszczać. No to tam się skropiła woda, ale nie parowało. Obłędny produkt. I teraz tak, na wsi też u mnie krążą opinie, że produkt jest do niczego. Dlaczego? Z tego względu, że tego produktu się nie dociera. Właśnie. Jak bawiłeś się kiedyś pianką do golenia, czyli pianka do golenia, żeby nie parowała szyba, musi ona zostać równomiernie rozłożona bez docierania, bo inaczej nie ma efektu. Musi być tłuste, na czym woda nie będzie siadać. Tu jest podobnie. Produkt aplikujesz najlepiej na jakąś ścierkę, która nie chłonie za mocno i rozprowadzasz produkt równo po szybie i nie docierasz. I przez to właśnie szybka robi się taka krystaliczna. On, no jest fantastyczny, on jeszcze poprawia jakby widoczność. Tak, ta szyba się robi taka naprawdę błyszcząca, kurczę. Rewelacja. Minus produktu? Nie siedzi na folii, ale mało która antypara się sprawdza na folii, zimno w garażu, mało która antypara się sprawdza na folii, więc tutaj podobnie, na folii praktycznie w ogóle. Ciężko jest ją rozłożyć, przednia szyba, obłęd. A najważniejsza jest przednia szyba, boczne zresztą też, których nie wolno oklejać, więc idealnie. Boczny przód mamy z bani, jak sobie zaaplikujemy. Produkt rewelacja, z czystym sumieniem polecam, ale tak jak mówiłem wcześniej. Nie docieramy produktu, równo go rozkładamy, równiuteńko i szyba musi być perfekcyjnie czysta. Co zrobić, żeby szyby nie parowały? Właśnie, dbać o to, żeby podłoga w aucie nie była za mokra. Jeżeli Ci paruje, to znaczy, że masz bajorko. I prawdopodobnie u żony było tak na przykład w Tigrze i nie w jednym moim aucie. Gdzieś woda się dostawała. Jak masz w domu, w aucie wodę w dużo wilgoci, będą Ci parować. I tutaj, znaczy takie produkty pomagają, tak jak ten. Pomagają. Teraz tak, pomyślisz sobie, że co testował, ma klimatyzację. Słuchaj, ja po każdym treningu, jak byłem grać w pingla, wsiadałem, wiadomo, od razu do auta, celowo, buch. Spocony jeszcze, kurczę, głupota, bo tak się nie powinno robić. I nie włączałem nic, zamykałem szyby.
No i wszędzie parowało, gdzie, znaczy wszędzie, z mojej strony, tu gdzie ja byłem, najbliżej zawsze paruje, przednia szyba nic, w ogóle. Dopiero jak huchałem, to tam się tam trochę ta para pojawiała i zaraz znikała. Produkt naprawdę rewelacja, bomba. I tak jak mówię, rozkładamy równo, pianka fantastycznie się rozkłada, nie docieramy, nie zbieramy produktu, bo nie ma sensu. Nie ma sensu, bo wtedy zbierasz produkt i on nie działa tak jak powinien. No dobrze, jaka będzie następna? Czekam na dobrą pogodę i wskoczy Dion. Wziąłem już od miejscowego szamana, więc prawdopodobnie może już po zimie, a może jeszcze w trakcie zimy. Będę chciał za 2 miesiące pojeździć tak jak z tym produktem. Po 2 miesiącach nic się nie zmieniło. Jak nie parowało na początku, tak nie parowało. Po 2 miesiącach teraz jeżdżę. Mamy praktycznie początek stycznia i też się nic nie zmieniło. Cały czas na wysokim levelu. Fakt, że widzę, że szyba już jest zabrudzona, bo jakby nie było, brud się osadza na szybie i ja już widzę gdzieniegdzie, że... Znaczy może nawet jak będę przy Jayonie, postaram Ci się pokazać, na ile się zabrudziła właśnie. O, no dobra. Produkt fantastyczny. Moim zdaniem naprawdę robi to, co powinien. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!